Radio Rotunda. Serwis informacyjny. Marta Rutkowska, witam i zapraszam na serwis informacyjny. Mimo późnej pory i oczekiwania na ostateczne wyniki do białego rana, frekwencja zdecydowanie dopisała podczas szóstej nocy Oscarów, która odbyła się w siedzibie WSN HD. Dusza delektowała się kolejnymi filmami. O wrażeniach niezapomnianego wieczoru? Damian Szuba. Taka noc zdarza się tylko raz w roku i nie mam tutaj na myśli nocy sylwestrowej, ani też wieczoru wigilijnego. To noc Oscarów! Z tej okazji w naszej uczelni można było na żywo obserwować zmagania o złotą statuetkę. Słowem wstępu, organizator nocy Oscarów, Bartosz Burzyński. My tutaj w dwójkę organizujemy po starszych kolegach studentach, którzy też organizowali, to oni wymyślili całą noc Oscarową i to, żeby najpierw obejrzeć dwa filmy, a potem śledzić na bieżąco to, co się dzieje w Los Angeles. Także my tylko przejęliśmy tę tradycję. Interesujemy się na co dzień w Hollywood i kinem popularnym i obserwujemy, jakie są nowe filmy, jakie krytycy amerykańscy i w ogóle światowi recenzują i które im się najbardziej podobają i jesteśmy ciekawi, co Akademia dostrzeże. Liczę, że wygra O północy w Paryżu, ale jak wygra Artysta, to też się nic nie stanie. Swoich faworytów mieli także ci, którzy stawili się tej nocy w murach naszej uczelni. Na pewno O północy w Paryżu Woody Allena. Woody Allen wzniósł się na wyżyny reżyserii. No, oczywiście w ciemności by mogł wygrać. Ja jestem zaraz stary. Artysta. Znając gust Akademii, podejrzewam, że akurat on wygra. I w końcu nadszedł ten magiczny moment wręczania nagród. Artysta oraz Hugo i jego wynalazek zgarnęli zdecydowaną większość złotych statuetek. Wśród zwycięzców warto też wspomnieć irańskie rozstanie, z którym niestety przegrała nasza rodaczka Agnieszka Holland i jej film W ciemności. Także filmy, które publiczność mogła obejrzeć wcześniej, zadowoliły się jedną statuetką. Woody Allen za scenariusz, natomiast Rango za najlepszy film animowany. Swoistą rekordzistką została Meryl Streep, która zgarnęła trzeciego Oscara. I na koniec jeszcze raz Bartosz Burzyński i słowa podsumowania. Ja się bardzo cieszę z nagród, ponieważ każdy, kto miał, dostał. Hugo dostał swoje nagrody, co mnie cieszy, a Woody Allen dostał swoją jedną nagrodę. Artysta dostał, bardzo fajny. To jest najlepsze, że jest remis. Każdy zasłużył na nagrodę i każdy dostał. Pozostaje mieć nadzieję, że i za rok będzie mnóstwo emocji, jeszcze więcej publiczności oraz może w końcu upragniony Oscar dla Polski. Dla Radia Rotunda, Damian Szuba. Dzisiejszy rynek pracy zmusza nas do ciągłego podnoszenia kwalifikacji. Do dyspozycji mamy kursy, szkolenia czy też studiowanie na kilku kierunkach. Ostatnio coraz bardziej popularne stają się również studia podyplomowe. Czy rzeczywiście dają możliwość dokształcenia, a może są jedynie najkrótszym i najłatwiejszym sposobem na dopisanie kolejnej pozycji w CV? Sprawdzał Błażej Daracz. Studia podyplomowe wybrałam dlatego, ponieważ chciałam w jakiś sposób kontynuować naukę. Nie ukrywam, że jest to dla mnie ważne w życiu. Tylko dla dyplomu. A czy może inaczej, zaczynałem je po to, żeby zdobyć jakąś wiedzę i doświadczenie, ale po kilku miesiącach wiem, że robię to tylko dla dyplomu. Wydaje mi się, że faktycznie, żeby poszerzyć horyzonty. No, żeby mieć dodatkową pozycję w CV. Skończyłam turystykę i rekreację, studia magisterskie, natomiast obecnie studiuję public relations. Sądzę, że w dzisiejszych czasach warto być uniwersalnym i właśnie temu mają między innymi służyć te studia. Jak słychać, zdania są skrajnie podzielone. Pozostaje jednak mieć nadzieję, że nawet osoby decydujące się na studia podyplomowe tylko ze względu na dyplom wyniosą coś z zajęć i chociaż w małym stopniu podniosą swoje kwalifikacje. Zatrucie tlenkiem węgla, czyli czadem, jest poważnym zagrożeniem. Każdego roku na terenie województwa wielkopolskiego ma miejsce ponad 200 zdarzeń związanych z tym właśnie gazem. Informacji na temat, jak ochronić się przed cichym zabójcą, w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu szukała Zuzanna Bienia. Zatrucia czadem, można powiedzieć, można uniknąć przede wszystkim w dwojaki sposób. Przede wszystkim należy dbać o drożność dróg wentylacyjnych i kominowych. Tutaj ustawodawca nakłada jasne obowiązki na właścicieli, użytkowników obiektów. Co 3 miesiące trzeba dokonywać przeglądu instalacji kominowych. Dodatkowo przed tym okresem grzewczym warto również, czy wręcz należy, sprawdzić urządzenia grzewcze. No i później samo wietrzenie mieszkań, rozszczelnianie tych okien. Większość okien jest wyposażona w takie specjalne otwory doprowadzające świeże powietrze. No i trzecim elementem to jest wyposażenie się w stosunkowo niedrogie urządzenia, potocznie zwane czujkami czadu. Jest to urządzenie, które monitoruje środowisko, w którym się znajduje i w porę ostrzeże nas właśnie takim charakterystycznym dźwiękiem, że coś się dzieje właśnie w pobliżu, że wydostaje się ten tlenek węgla
Należy się jak najszybciej stamtąd ewakuować i zgłosić to do służb ratowniczych. Jak udzielić pierwszej pomocy osobie, u której podejrzewamy zatrucie tym gazem? Jedyną pomocą to jest przede wszystkim ewakuacja osoby z tego miejsca, w którym znajduje się ten tlenek węgla i podanie jej świeżego tlenu, świeżego właśnie powietrza, wezwanie służb ratowniczych. Nowy samochód, zdjęcia w negliżu, czy też udokumentowany poród. Takie fotografie coraz częściej ludzie rozpowszechniają na portalach społecznościowych i blogach. Internetowy ekshibicjonizm jest tak powszechnym zjawiskiem, że nikt nie zastanawia się nad jego konsekwencjami. O zjawisku agonii intymności opowiadał nasz ekspert Kamil Wieniszewski, dla którego internet jest środowiskiem pracy. Materiał Aleksandry Balczyńskiej. Każda informacja przekazywana drugiej osobie generuje tak naprawdę potencjalne niebezpieczeństwo. Internet ma to do siebie, że potęguje to zjawisko, dlatego że newsy, które wrzucamy do internetu, docierają do bardzo szerokiego grona odbiorców w bardzo krótkim czasie. Dzisiaj, kiedy mamy nieograniczony dostęp do sieci, chcielibyśmy wrzucić do niej wszystko, pochwalić się wszystkim. Wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, że w dzisiejszych czasach portale społecznościowe są wykorzystywane przez agentów Urzędu Skarbowego, przez komorników, przez firmy windykacyjne do tego, aby wyśledzić poszukiwane osoby i dowiedzieć się o nich jak najwięcej. Pracowałem nawet kiedyś dla jednego klienta, który za pośrednictwem Facebooka odnalazł swoją dłużniczkę. Również firmy rekrutujące nowych pracowników coraz częściej przeszukują portale społecznościowe, dlatego że w ten sposób bardzo prosto można zweryfikować wiarygodność CV danego kandydata. Duży problem pojawia się w momentach, kiedy informacji na nasz temat poszukuje osoba, która ma z założenia złe intencje, na przykład złodziej, włamywacz, a czasami nawet gwałciciel. Publikując zdjęcia, statusy, informacje o tym, gdzie zamierzamy wyjechać, gdzie jesteśmy, takie informacje podajemy mu na tacy. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam na kolejny serwis informacyjny. Thank you.